Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Wybrałem się na ryby i niedaleko właśnie rosła akacja. I teraz jest właśnie okres kwitnięcia i będziemy robić herbatę z takich właśnie płatków akacji. Na razie to wszystko obieram, ładnie oddzielam kwiaty od tych odpadów i później w dalszej części pokażę Wam, jak wykonać taką herbatę, żebyście sobie mieli, bo jest naprawdę bardzo świetna. Czas może wykonania takiej herbaty to jest około 3-4 dni, bo to trzeba wszystko sfermentować w słoiku i później wysuszyć. No, krok po kroku będę z Wami na bieżąco, to sobie zobaczycie. Tak, moi drodzy, wyglądają kwiatki rybini akacjowej. Zaraz będziemy je zbierać i suszyć. Wam pokażę mój sposób, jaki mam do suszenia. Akacje bardzo łatwo rozpoznać już po samych liściach. Kiedyś z tych liści się taką wyliczankę nawet robiło. No i przede wszystkim charakterystyczną cechą jest, że ma kolce. Jest dużo odmian akacji, ale ta u nas w Polsce jest najbardziej popularna i znana. I taki piękny kwiatostan. Ślicznie pachnie, jak kwitnie. I zaraz to zbieram i będziemy suszyć. W kolejnym etapie, już po oddzieleniu płatków kwiatowych, napełniłem nasz słoik do pełna, ale nie upychałem mocno, tak delikatnie po prostu, żeby było. I będziemy to fermentować 3 dni. Zamykamy, zakręcamy to mocno. Zaraz odłożę kamerę i to dokręcę bardziej. No i co? I będziemy się widzieć za 3 dni. Na pewno te kwiaty trochę zbrązowieją i nabiorą lepszego aromatu i zapachu. Herbata z kwiatów akacji ma dużo właściwości leczniczych. Nie na marne ją zbierałem. Przede wszystkim jest wykorzystywana w przeziębieniach na złagodzenie kaszlu i bólu gardła. Można ją stosować także przy problemach żołądkowych. Polecana jest również osobom, które cierpią na wrzody żołądka. Wzmacnia przede wszystkim nasz organizm. Daje nam porządnego kopa do codziennego funkcjonowania. Możemy ją stosować przy zapaleniu nerek oraz problemu przy wydalaniu moczu. Przy zatruciach, na przykład spowodowanych przez najróżniejsze leki. Taka herbata idealnie działa uspokajająco. Jest polecana dla osób chorujących na reumatyzm. Można ją stosować zewnętrznie do poprawienia wyglądu skóry twarzy. Zobaczcie sami, taki mały kwiatuszek, który rośnie wiosną, zaraz już niebawem się skończy. Akacja skończy już kwitnąć, więc póki jest okazja, zbierajcie ją do słoika. Przez 3 dni trzymajcie, niech to wszystko zacznie ładnie fermentować i później możecie to wysuszyć. Zaraz Wam pokażę, jaki ja mam sposób. I zobaczycie, możecie najróżniejsze sposoby wykorzystać. Tak, moi drodzy, wyglądają nasze płatki po wysuszeniu. Ja akurat to suszyłem w piekarniku, wysypałem to na taką brytwannę i po prostu odprowadziłem całą wilgoć, jaka była w tych kwiatach. Ładnie przeschło. Można to zrobić na piecach kaflowych, na grzejnikach, czy w jakichś takich gotowych suszarkach. I teraz będę przekładał to w takie papierowe woreczki. Jedną dam koledze, jedną zostawię sobie. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film się podobał. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, żebyście zmotywowali mnie do dalszej pracy. Jeśli się podobało, to proszę o zostawienie łapki w górę. Ja się będę z Wami żegnał. Jeszcze idę się trochę przejść po lesie. Trzymajcie się, cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku.